jeszcze te rzeczy musimy robić. Dobrze. No to siup. No to siup. Ale wiesz co, daj tą opakowaną grupę, bo ona będzie rozblikowała. Ta jest opakowana właśnie. Mówię podpakowana. A. To może mieć jedno zapakowane do dobra, to, tak, to ja sobie jedną odłożę. Tira-dira. I to jest ta skrzycząca, dobra. Wiesz, jak nie byłam z żadną, tak teraz jestem z dwiema. No. Tira-dira. W końcu przygotowana. W końcu jesteś przygotowana, ale się tak źle przygotowałaś, że mamy zakaz pokazywania tej płyty, bo ona blikuje, bo ta jest zafoliowana. Ale mamy drugą. No, to mamy drugą odfoliowaną. No, wracam. Ta jest rozfoliowana, ale mi się bardzo ciężko trzyma w ręku, bo się boję, że mi się wysypie ja wszystko z tego. Potrzebać. Proszę cię bardzo, potrzebuję. Czemu taka przezroczysta, bo po co? Bo po co? Żeby się właśnie ją fajnie trzymało i żeby się miało radość z posiadania jej na swojej półce. A przecież jak ją wetkniesz w półkę i taką przezroczystą nagle będziesz widziała, to jak ją znajdziesz? Nie, no to będzie widać, spokojnie. To jest wszystko tak zaprojektowane, że wiesz, ona nie zniknie, nie jest jak pelerynka. Wśród 4,5 tysiąca płyt? No wiesz, no nie wszyscy mają 4,5 tysiąca płyt w chacie. Nie no, może ktoś po prostu stwierdzi, że jest tak bardzo ładna, że sobie ją tam gdzieś... Ale co zależało ci na tym, żeby to takie leciutkie, takie przewiewne? Wiesz co, zależało mi na tym przede wszystkim, żeby było inne. Żeby ten ktoś, kto naprawdę kupi tą płytę, miał to poczucie, że się postaraliśmy też z wydaniem tej płyty. Oprócz tego, że się postaraliśmy z muzyką, to że włożyliśmy wszystkie nasze siły, żeby to też wyglądało najlepiej, jak mogłoby wyglądać. A to jest troszeczkę szerzej wydane, nie? Tak, to jest wydanie dwupłytowe. Proszę bardzo. Na jednej płycie jest wersja podstawowa płyty Lupus Electro, a na drugiej są wszystkie remiksy pierwszy raz wydane w formie fizycznej oraz nowy numer. No, bo to zawsze musi być haczyk i wabik, nie? Tak jest. Czy po prostu już musiałaś tam z siebie coś wyrzucić nowego, bo coś? Nie, to wiesz, no to nie to, że musiałam, to po prostu wyszło naturalnie. Gdzieś tam przez ten rok dużo się wydarzyło w moim życiu i gdzieś tam dookoła też tej płyty, że chciałam to po prostu zawrzeć wszystko razem i dać to wszystko w pakiecie jeszcze raz. Wiesz co, bo ja nie pamiętam, kiedy rozmawialiśmy do kamery, a kiedy nie rozmawialiśmy do kamery. Nie pamiętam, czy do kamery wyjaśniłaś, jak ci się udało Patty Smith namówić do tego, co zrobiła. Patty Young udało się namówić tak, że po prostu do niej napisałam. Nie. I ona się po prostu zgodziła. Nie. Tak. Kurde, myślałem, że będzie jakaś historia. No, kurczę, wiesz co, nie, ja jestem słabą bajkopisarką, więc nie wymyślę ale nic. Ale wiesz, że mogłabyś wymyśleć dowolną rzecz, bo ona jak gdyby zawsze stawała, wiesz, w poprzek takim pomysłom. No tak, wiesz, to z jednej strony tak, ale z drugiej strony to może być taka fajna, to jest właśnie fajne w takiej prostocie jakby tego całego pomysłu, że ona się zgodziła po jednej wiadomości, że można wszystko, kurczę, że w ogóle nie trzeba się ograniczać i jeżeli się o czymś bardzo marzy, to wystarczy po to sięgnąć czasami tylko i wcale gdzieś tam to nie jest jakiś szczyt góry lodowej, więc to z tej strony patrząc, to chyba to... A weź mi opowiedz, jak ty się czujesz, jak ty słuchasz tych nieswoich, powiedzmy, wersji, w cudzysłowie. Ja się czuję bardzo dobrze. W ogóle ostatnio miałam taką sytuację, o Jezus, byłam na urodzinach brata i no i oczywiście jak to rodzina zawsze, jak ja jestem, no to tam puszczają wszystko moje, już tam siedzę. Ale nuda. I tak, i puścili gdzieś tam jakoś daleko stało ode mnie głośnik, puścili właśnie remiks Kuby Karasia. I ja tak słucham, mówię, co to jest, w ogóle zostawcie to jest spoko, znam to. I tak po chwili mówię, o kurde, przecież to moje kawałek. Już to było dosyć śmieszne. Ja się bardzo cieszę z tych remiksów, bo gdzieś tam przy wyborze tych remiksów ja kierowałam się tym po prostu twórczością tych wszystkich artystów, których tutaj zaprosiłam. Też wiedziałam, kogo zapraszam, wiedziałam, czego mogę się spodziewać i ja ich wszystkich bardzo cenię, więc też nie było takiej sytuacji, że ktoś mi podesłał remiks i mi się po prostu nie spodobało, bo... O kurde, wtedy byłabyś w ciężkiej sytuacji, no bo na przykład jak odmówić. No ale właśnie wiesz, ja zaprosiłam takie osoby, że byłam pewna na 100%, że to będzie po prostu dobre. Remiks też w swojej zasadzie jest gdzieś tam subiektywnym spojrzeniem, więc też nie wyobrażam sobie, że miałabym wnikać jakoś głębiej w to, jaki ma być to remiks. Więc zostawiłam 100% dowolność, ale moim zdaniem wyszło genialnie. I tak, dwa remiksy zresztą gramy na koncertach też. A ty zaraz mi o tym opowiesz, bo to będzie, wiesz, spokojnie. Tylko wiesz co, już jeszcze kończąc temat płyty, zawsze mnie też nurtuje taka historia, jak już ktoś ciebie wziął, za przeproszeniem, na warsztat i cię tam, wiesz, po swojemu poskładał od nowa.
To jest tak jak z rozkręcaniem radia, tak? Jak jest się dzieckiem, że rozkręcisz, żeby zajrzeć tam, skąd się ta muzyka bierze, mm-hmm. potem skręcisz, to zazwyczaj nie działa. W przypadku remiksów to akurat działa. Ale te remiksy, jak już je usłyszysz i sobie z nimi tak pożyjesz trochę, one mogą wpłynąć na to, co ty będziesz dalej robiła? Że nagle ci się, wiesz, coś tam przeskoczy w głowie, kurna, to można przecież w tą stronę, albo tak. Znaczy, na pewno w kategorii inspiracji te remiksy można traktować. To jest, wiesz, niewykluczone. Nie wiem. To jest chyba tak, że to mi się samo w głowie układa, wiesz, ten kierunek, w którym chcę dalej dążyć, to mi się samo w głowie układa już od roku. Mhm. I myślę też, że ten nowy numer Ekrany jest trochę już takim nowym kierunkiem. Może nie tyle co nowym, ale takim bardziej taką deklaracją, w którą stronę może pójść kolejna płyta. Okej, to teraz uwaga. Kiedy powstawały Ekrany? Ekrany powstawały w te wakacje. W wakacje, czyli tak. Już byłaś po tych wiosennych koncertach i sobie działałaś na polu, że tak powiem, festiwalowym. Tak jest. Czy w związku z tym w Ekranach są twoje jakieś takie doświadczenia z grania na żywo swojego materiału? Bo to, wiesz, takie jak już podejrzewam, że zaraz znowu zgaduję trochę, bo mm-hmm. nie jestem muzykiem, ale wydaje mi się, że tak, piszę, tu mi w głowie buzuje, mm-hmm. przelewam to na papier, potem przelewam to na muzykę, łączę, nagrywam, łączę, składam, oddaję, a potem przychodzi mi to grać na żywo. I wtedy przychodzi taka refleksja. Na przykład kiedyś chłopaki z Metaliki chyba po nagraniu Master of Puppets stwierdzili, mm-hmm. że nie będą już nagrywać tak długich numerów, bo im się Lars Ulrich bardzo męczy na perkusji, nie są w stanie wytrzymać tak długich. Muszą być częstsze, mm-hmm. częstsze przerwy, będą krótsze numery. To jest akurat takie bardzo trywialne, tak? Ale ty masz jakieś takie, były jakieś takie przemyślenia po graniu, że na przykład coś muszę robić inaczej, albo coś wolałabym inaczej, albo żeby to na koncertach bardziej siadało, bardziej żarło, żebym mogła w to bardziej wejść, to wtedy będę robiła w studio czy podczas tworzenia coś. Wiesz co, takie sytuacje już zaczynały się nawet przy pierwszych próbach, kiedy trzeba było zagrać, jakby gdzieś tam te kawałki przenieść na wersje koncertowe i faktycznie miałam z kilkoma, szczególnie z jednym, na przykład z Rzeźbą miałam tak, że zagraliśmy tą wersję koncertową, to ja miałam wrażenie, że dopiero w 100% ten kawałek do mnie doszedł i miałam coś takiego już w ogóle wow, i że jest super gdzieś tam, a przy tworzeniu płyty on gdzieś tam był na którymś mhm. miejscu z kolei. Ale wiesz, po graniu koncertach jest totalnie to, co mówisz, bo ja też widzę, co mi się podoba, jak gram, co się podoba chłopakom najbardziej, mm-hmm. jakie kawałki. Widzę też, co ludzie łykają najbardziej. I ja jestem już pewna tego, że ja chcę robić jak najwięcej kawałków, przy których ja sama mogę tańczyć, skakać, bawić się, machać głową. I to jest mój wniosek aktualny. A to są te same kawałki, które jak gdyby chłopakom wchodzą najbardziej? Czy te trzy części, o których powiedziałaś, te, które na ciebie najlepiej działają, te, które najlepiej działają na publikę i te, które najlepiej działają na zespół, to te trzy zbiory mają część wspólną? Tak, na pewno mają. Są to single? Bo to jest też tak, że wiesz, nie, to nie są single. A no właśnie. Niektóre są, a niektóre nie są. Bo wiesz, to jest taka wiązana trochę sytuacja, bo jak ja jestem szczęśliwa, no. To i moi chłopcy są szczęśliwi. Jak moi chłopcy są szczęśliwi, ja jestem szczęśliwa i razem widzowie to dostają w pakiecie, to widzowie też są szczęśliwi tak na dobrą sprawę. No. Więc to jest też tak, ale wiesz, jak są widzowie nieszczęśliwi, to ja to wtedy widzę i wtedy ja zaczynam być nieszczęśliwa, a jak ja jestem nieszczęśliwa, to i moi chłopcy wtedy to widzą, więc to jest tak... Wiesz, nie wiem, czy kumasz to. Kumam, bo to jest ten przepływ energii, tak, o którym często artyści mówią, i tak po prostu często bezrefleksyjnie to mówią. Tak, że w ogóle to się czuje, tak jakby tą atmosferę. No. To które z tych ogniw w łańcuchu pokarmowym jest najistotniejsze? Jeśli chodzi o budowanie sobie repertuaru, który potem będzie grany na żywo. Ciężko powiedzieć. Co by było tą busolą? Co by było tym kompasem? Ciężko powiedzieć, bo jak powiem, że publika, to zabrzmisz jak każdy, nie, wiesz? To by zabrzmiało tak, że robiłabym muzykę pod publikę, a to też nie o to chodzi. Chodzi o to na pewno, żeby publika się tak jakby super bawiła i żeby im się to mm-hmm. podobało, ale to też musi być też w zgodzie ze mną. Jak powiem, że najbardziej ja, to wyjdzie wtedy, że tak jakby, że robię tą muzykę dla siebie. Tego no, trochę egoistycznie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To jest w sumie nie mówiłem, że będzie łatwo. Różnych składowych
na pewno. A wy macie jakieś zgrupowanie kondycyjne przed, że tak powiem, sezonem jesiennym i siadacie i sobie układacie ten program, bo zakładam, że te koncerty będą trochę jednak inne. Tak, 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 tak. Na pewno będziemy, jesteśmy w trakcie takich przygotowań, żeby te koncerty brzmiały jeszcze lepiej i wyglądały jeszcze lepiej jak do tej pory, bo do tej pory gdzieś tam nie ukrywam, że to była dla nas rozgrzewka. Ja też się dużo rzeczy nauczyłam przez te koncerty, które graliśmy przez wakacje i przez okres wiosenny. No i będziemy startować z całej pety. Wprowadzacie jakieś zmiany? Myślę, że trochę zmian będzie, ale też nie... Nie chciałabym za dużo zdradzać. Okej, mają być niespodzianki. Tak jest. Powiedziałeś, że się bardzo dużo nauczyłaś podczas... czego? Podczas koncertów. To jest taka rzecz, która cię najbardziej zaskoczyła, to co to jest? Wiesz co, ja się na pewno bardzo, bardzo otworzyłam na scenie, patrząc przez pryzmat kilku koncertów, kilkunastu, które zagraliśmy. Chcesz powiedzieć, że na początku byłaś taka nieśmiała? Tak, porównując koncert pierwszy, który graliśmy od razu po premierze płyty w tamtym roku, no to ja tam stałam, wiesz, ze statywikiem. A faktycznie teraz jest tak, że może też mi się kondycja polepszyła, że jestem w stanie, wiesz, biegać cały koncert, skakać i też czuję, że wokalnie poszłam do przodu przez to, że dużo gram. I dużo ćwiczymy. Dużo się na pewno uczę na próbach z chłopakami, bo też mam ogromne szczęście grać ze świetnym zespołem, z Maćkiem Gołźniakiem, z Kacprem Zasadą i z Andrzejem Pieszakiem. Ta ekipa się nie zmieni jesienią. Nie. To jest moja ekipa, moje ancymony i kochamy się wszyscy miłością najprawdziwszą. I też fajnie dużo się uczę przy nich. Też działamy na zasadzie, szanujemy się. No wiadomo, że chłopaki mają dużo, dużo więcej doświadczenia niż ja, ale... Ale to ty jesteś szefową. Tak, ale ja jestem szefową. Nie, wiesz, to jest tak, że jak ja coś powiem, że coś mi nie pasuje, to oni okej, to spróbujmy jakoś inaczej i tak uczymy się nawet, mogę powiedzieć, od siebie. A wiesz, jak się rozwija taka ekspresja sceniczna, tak bym to nazwał, to się bardzo oddalasz na przykład od takich postaci jak Kasia Nosowska na scenie. No tak, ale wiesz, ja trochę tak, wiesz, Kasia ma swoją ekspresję, ja mam swoją. Ja też nigdy nie mówiłam, że chciałabym być jak Kasia Nosowska. Nie, no tak sobie zażartowałem, po prostu widzę tą drogę teraz, wiesz. Z takich, wiesz co, ja zawsze na przykład, zawsze się jaram Hayley Williams z Paramore. Od po prostu podstawówki, wiem, że to brzmi. Ale to ona nie potrzebuje statywu do mikrofonu. No nie, no właśnie ja już też prawie, że nie potrzebuję. No proszę. Więc ona była od zawsze dla mnie taką laską, którą po prostu totalnie podziwiałam za to, jak biega na scenie, jak jest świadoma tego, co śpiewa w tym samym czasie, jak skacze, jak macha głową i ten dźwięk jest utrzymany tak prosto i tak super podparty i ona się w ogóle nie męczy, a publika za nią szaleje i to mi się zawsze podoba. Ale myślisz, że do takiego zachowania na scenie można się jakoś przygotować? No bo lekcje śpiewu to są raczej takie statyczne, moim zdaniem, zdarzenia. Wiesz co, lekcje śpiewu to wcale nie jest taka łatwa sprawa, jakby się komuś wydawało. Ale nie kojarzy mi się to, wiesz, znaczy nikt chyba nie uczy w ten sposób, że to ale teraz... To jest właśnie ten myk, jak się nauczysz dobrze podpierać wszystko, jak się nauczysz, wiesz, żeby ci brzuch, jak go walniesz, to ci tam nawet, jak ja tu nie mam żadnego kaloryfera, ale żeby był twardy, to po prostu wszystko, możesz skakać, biegać i wiesz, to jest technika. A co z oddechem? Oddech, trochę inne zapotrzebowanie na tlen, tak? No to kondycja, no. To kondycja i nauka techniki, no. To by się wydawało, że granie koncertu to jest takie fikumiku pikuś. Ja się, wiesz, na początku w ogóle ja się bałam, bo miałam taki okres, że tam długo dosyć nie śpiewałam, czy jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, miałam jakieś wakacje i faktycznie wracam po tych wakacjach, po dwóch miesiącach gdzieś tam, że nie mówię, że to teraz było, tylko gdzieś tam jakieś, powiedzmy, dwa lata temu i miałam coś takiego, że w ogóle nie uciągnę godzinnego koncertu. Że faktycznie to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam sobie dawkować te takie, wiesz, że nie możesz wyjść po miesiącu i zagrać godzinnego koncertu tak na 100%. A powiedz, zjadacie, nie chcę powiedzieć trema, ale czy taka świadomość tego, że nagle będziesz grała w dużych klubach, znaczy no nie tak nagle, bo powolutku sobie zapracowałaś, ale jesienią będziesz grała tylko w dużych klubach, w zasadzie duże miasta, spore rzeczy i taka świadomość, że ci wszyscy ludzie, którzy wejdą do takiego, nie wiem, kwadratu, stodoły, skulapa, megaklubu, czy gdzie tam jeszcze będziesz grała, to oni wszyscy kupują bilet po to, żeby ciebie zobaczyć. To cię obezwładnia, czy nie?
Nie. Nie, wiesz, ja się cieszę strasznie na tą trasę koncertową, bo to jest coś, o czym ja zawsze marzyłam. Jakby koncerty dla mnie to jest coś takiego, co mnie napędza i co po to ja to wszystko robię, żeby właśnie grać te koncerty, bo bycie na scenie jest najlepszym uczuciem na świecie. Oczywiście stresuję się, to nie jest tak, że wychodzę na pewniaka i w ogóle wow. Stresuję się tak jakby jak każdy, ale to jest raczej w kategorii takiej adrenaliny, która gdzieś tam właśnie tak tylko napędza. I to jest tak, że jeszcze wiesz, wychodzisz i musisz jeszcze się starać o tą publikę i to jeszcze jest więcej wysiłku niż... A to nie jest tak, że o tą publikę to się bardziej musisz starać, na przykład na festiwalach, kiedy niektórzy cię widzą po raz pierwszy, a w klubie to jednak grasz trochę jak u siebie, wiesz, jak kadra narodowa na Stadionie Narodowym, że gramy u siebie, jest nam kurna łatwiej. No, na pewno trochę tak jest, ale z drugiej strony też nie mogę wyjść z nastawieniem, że oni już są moi, to już mogę mieć, wiesz, to już oni i tak się cieszą z tego wszystkiego, o co zrobisz. Nie można też lekceważąco do tego podchodzić. Nie mówię o lekceważeniu, ale pewnie taki wiesz, taki kurna luz, nie? Takie... Na pewno jest większy luz, ale wiesz, zawsze jest gdzieś tam taki pierwiastek tej niewiadomej. To czego ci życzyć przed takimi koncertami? Żeby przyszło dużo ludzi. No, poza tym, tak artystycznie? A artystycznie... No to, że przyjdą, to już wiadomo, ludzie zwariowali. A artystycznie? No, żeby dalej do przodu, żeby było dużo pracy, bo jak jest dużo pracy, to się dużo dzieje, a jak jest dużo pracy, to ja sobie wszystko w życiu lepiej ogarniam. No to ja ci życzę, żebyś nie miała za dużo wolnego. O, no i super. No to żółwik. Piotrek. Jak siedzimy z 5 minut już i czekamy. Temat się skończył. Nie, ładnie sobie zamknę. Tak.